szkole jest realizowany program matury międzynarodowej, w którym to jest program KAS. Jego nazwa pochodzi od takich trzech słów: kreatywność, aktywność i działania społeczne. I jest to program, którego celem jest motywowanie uczniów do angażowania się w różne działania społeczne w myśl takiej głównej idei, która tutaj przyświeca temu programowi: myśl globalnie, działaj lokalnie. I tak naprawdę te słowa zmotywowały nas w końcu do tego, żebyśmy ten teren duży tak naprawdę, który znajduje się przy naszej szkole, dostosowali, zmodernizowali do potrzeb nie tylko naszych uczniów, ale społeczności lokalnej, jak również do grup, mniejszych grup społecznych, czyli na potrzeby dzieci i osób niewidomych, osób niepełnosprawnych. Szukaliśmy pomysłu na to, żeby zaadoptować park. Takim pierwszym jakby krokiem był zakup hamaków i ławek do parku i potem możliwość dana nam przez Fundację Orlen sprowokowała nas do szukania pomysłu na to, co możemy zrobić. I to właśnie nasza młodzież jest autorem tych pomysłów, ale ze wsparciem naszej pani Agaty, która jest tu wielkim pomocnikiem, wsparciem, załatwia te wszystkie sprawy i razem z młodzieżą tutaj, oni bardzo są, że tak powiem, chętni i widzą też ten projekt też jest związany z ekologią, więc na to też chcemy zwrócić uwagę, a młodzież bardzo teraz się troszczy o ten właśnie cały świat, ale działając lokalnie u nas na terenie szkoły. Jeśli mogę dodać jeszcze tutaj a propos ekologii, o czym wspomniała pani dyrektor, my planujemy już, jak to wszystko będzie gotowe, zaprosić zwierzęta do naszego parku w centrum miasta, także będą również pobudowane domki dla jeży. Również planujemy skonsultować się tutaj z naszym polskim zoo, pod kątem ornitologicznym jeszcze można było spojrzeć na nasze drzewa, na możliwości, tak żeby zaprosić tutaj jeszcze ptaki. Marzeniem naszym, pani dyrektor, tak naprawdę jest to, żeby powstała altana, taka duża altana do prowadzenia najróżniejszych zajęć i warsztatów, która będzie znajdowała się tutaj po naszej lewej stronie. I do tego potrzebny nam jest sponsor, żebyśmy tą altanę mogli sobie tutaj postawić i właśnie mieć koncerty, zapraszać też lokalnych tutaj mieszkańców, społeczność Płocka. I chciałam powiedzieć, że właśnie z ZOO też teraz współpracujemy, mamy adoptowaną już żyrafę, a będziemy adoptowali teraz wilka grzywiastego. Pani dyrektor, ja chciałam zapytać o taką rzecz. Czy to, co tu będzie stworzone w ramach parku sensorycznego, całość, w jaki sposób włączycie Państwo do codziennego cyklu zajęć z uczniami? Nie wiem, czy w ramach projektu właśnie tego klasy IB, czy innych zajęć pozostałych klas? Myślę, że będziemy chcieli się włączyć inne pozostałe klasy, ale również zapraszać młodzież z publicznych tutaj szkół, przede wszystkim podstawowych, żeby też ich pokazywać im swoją szkołę, promować się w środowisku lokalnym, żeby potem chcieli kontynuować naukę u nas, widzieli, że coś się dzieje, że mają możliwość tutaj rozwijać się nie tylko tak naukowo, ale dajemy różne możliwości. Głównym założeniem było to, żeby miał być to ogród sensoryczny, więc oddziaływujący na różne zmysły człowieka. Z tego też względu, że Jagiellonka współpracuje ze szkołą w Laskach, czyli szkołą, gdzie uczą się dzieci niedowidzące i niewidome. Dlatego też zależało mi na tym, żeby wprowadzić po prostu tutaj rośliny, które będą oddziaływały na zmysły poza wzrokiem, czyli na węch, słuch, więc rośliny, które pachną, szeleszczą na przykład na wietrze, na dotyk, czyli rośliny, które mają ciekawą strukturę liści czy kwiatów. No i oprócz tego, że to ma być ogród sensoryczny, czyli jak każdy ogród pełniący funkcję przede wszystkim relaksu, odpoczynku, no to tego typu ogrody również pełnią funkcję edukacyjną, co dla szkół jest bardzo istotne, uważam. No właśnie brała Pani bardzo mocno pod uwagę potrzeby osób niewidomych. To jakieś są takie charakterystyczne rośliny, które właśnie, tak jak Pani mówi, albo pachną, albo szeleszczą. Tak. I przede wszystkim też nie mogą być to rośliny czykujące, więc raczej powinny mieć delikatne igły, jeśli są to rośliny iglaste. Nie powinno być roślin trujących, a więc właśnie, i tak jak wspominałam wcześniej, czyli intensywny zapach, charakterystyczna struktura liści, szelest. No i te trzy placyki, które tutaj będziemy dzisiaj zagospodarowywać, to jakby będzie zapowiedź tego i myślę, że na przestrzeni lat będzie się ten teren powiększał i ten ogród będzie coraz ładniejszy. Jako Biuro Ochrony Środowiska realizujemy różne inicjatywy wolontariatu proekologicznego dotyczącego i ochrony przyrody, i też edukacji ekologicznej. Tym razem po
dłuższej przerwie spowodowanej pandemią wracamy akcjami sadzenia. Także chcemy aktywnie promować zagadnienia ochrony środowiska, uwrażliwiać się ekologicznie, ale też zmieniać najbliższe otoczenie na właśnie lepsze, piękniejsze, też przyczyniać się do łagodzenia skutków zmian klimatu. Ile osób bierze udział w dzisiejszym wydarzeniu? Dokładnej liczby nie znam, natomiast myślę, że około 15 wolontariuszy, pracowników Biura Ochrony Środowiska. Powiem, że my te inicjatywy mamy w genach, także cieszymy się, że możemy podziałać razem właśnie z uczniami szkoły średniej i zmieniać otoczenie na lepsze.